Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj idziemy sprzątać stodołę na sprzęty. Widzicie, jest już listopad, więc to już najwyższy czas na sprzątanie. I co? No idziemy sobie do stodoły. Wiatka zamknięta, tam jest już sprzęt schowany. Tu zostało posprzątać stodołę. No i co? Posprzątać stodołę. No i ustawić sprężynówki, zostało zrobić miejsce na ciągnik. O, nie będzie nic widać. Ja sobie wziąłem sprzęcik. O. I tak. Biorę kamerę na głowę i lecimy z tematem. Dobra. Otwieramy sobie stodołę. Zimno niesamowicie już. Przystało na listopad. O, to w ogóle śmiesznie było, bo tu kiprowaliśmy zboże, wam opowiem. I co? I wjeżdżaliśmy przyczepą ze Stachem i walnęliśmy tutaj zawiasem. Jest dziura i się wyłamało, no ale mniejsza, tak. Tu mamy jeszcze pszenicę. Stały dwa wory, gdzie trzeba przenieść je do wiaty. O kurde, wyschła. Gdzie trzeba je przenieść do wiaty? I co? Bramka stara, gdzie trzeba to rozkręcić trochę. Zimno strasznie. Łapy marzną, rękawiczek nie wziąłem. Porozkręcamy sobie te konstrukcje tutaj, co zostały. I zamieciemy. No bo co, trzeba ciapka umyć jeszcze. Trzeba jeszcze ciapka umyć i pochować, bo nie ma co, żeby stało na dworze. No i tak. Zaraz wujek Boguś też ma przyjść mi pomóc. Zobaczycie wujka Bogusia, dawno go nie było na kanale, także o. Dobra. I tak. Mam tu bita. Zakładamy i jedziemy z tematem. Jedziemy za też. No i wszystko rozebrane. Przyszedł mi pomocnik mały, Bartek. Przywitaj się z widzami. Cześć. Ogląda na bieżąco. I tak, zawsze się wstydził, jak był mniejszy, przyjść. Zawsze chciał wystąpić. Dzisiaj przyszedł. I co, zbieramy te resztki. To drzewo wujek sobie weźmie do spalenia. I plan jest działania tutaj taki, żeby mam to wywalić wszystko. To siano stare, no gnojnik na wiosnę, to dopiero jak się wiezie tam z tutaj, co jest ten gnój stary, i to pójdzie to siano, to zgnije. I co? Zamiatamy podłogę, bo szkoda, żeby miejsca się tu marnowało. A jak nie będzie gdzie przechować zboża, to jak wysprzątam tu to wszystko, to tu jest płyta wylana i tu będę mógł trzymać zboże. I wtedy po jakimś czasie sprzedawać dopiero. Ale zobaczymy to wszystko, jak to będzie. A wszystko idzie na bok. O, jest. Te patyki. Patyki te. To się powyrzuca na taczkę, to sobie weźmiesz do spalenia, nie? No, no nagrywam odcinek. Widzą wujka dawno nie było. No. Wujka Bogusia już nie było, oj. O, nie było, aż ostatnio to jaki. Na wiosnę, tak, na wiosnę. No, jakoś tak, na wiosnę to było, nie? No, nie było kiedy nagrać i tak to było, nie? No ja to mówię, widzą, że wywalimy całe siano stąd. A bo tu jest podłoga lana, nie? Przyżlaliśmy ten beton. To będzie miejsce zawsze, czy nawet na wóz sobie przywieźć, wiesz, żeby nie stał na dworze, nie? Poczekaj, no. Załadujemy. Po jednym będziemy wozić. Zobacz, bo szkoda, bo zabudowania są. Po co mam budować za domem, jak tu są zabudowania? Właśnie. Wysprzątać wystarczy i tyle, nie? O to chodzi. A kasę zainwestować w sprzęt. No, bo tu, mówię wam, beton jest cały lany i zobaczcie, ile tu miejsca.
Ile tu miejsca jest, jak wy zboże sobie usypywał, tam zapiankował, tylko i by było. Spokojnie, 20, a nawet 50 ton na wysokość jakąś tam by się zmieściło. Także nie ma tragedii. Zapinamy sprzęt i jedziemy. Kilo to stało i bujaliśmy się i nic. Tylko pomaluję to na wiosnę. Normalnie wiesz, stajesz i i bezproblemowo. No mam tam, leży już z tyłu. Ten krążek 80 kilo. A jeszcze dwa, bo chcę jeszcze zrobić na wiosnę, także wiesz, do orki czy do talerzówki pręże brawy tu wiesz, poprzyspawam na taką wysokość i ten kocek przywiercę. Ile Mateusz zasiał? Teraz? Z 8 hektarów? Po 9, jeszcze ma na wiosenę, no gdzieś 10 hektarów będzie, nie? Ile? 10 hektarów będzie w sumie. Twoim? Nie, u niego? No ogólnie, że z jeżdżawami 10 hektarów będzie, nie? Zasiał? Tak. Żeby się marnowało. To się przyda ziemniaczki, marcheweczka. Idziemy na wiosnę się bawić. Nie jadymy. Bóg to niech tam stoi, to mu nic nie będzie, tej rzęsie stamina. Dobrze. I sobota sobie leci. Na sprzątaniu już przewoz skończony. Zobaczcie ile hektarów tam jest do orania. Tylko ciągnik większy i nawet by się nie zastanawiał. Tu dzierżawy, też wszystko to jest do orania, nie? Nie ma to tamto. Tirem podjeżdża, sypiemy i już. Weź znowu jego trzep z tego dziadostwa. Jest. W sklepie mój po 50, a w restauracjach to mówi. Po 50, po. Mówi za zobacz. Jakąś potrawkę zrobię, to mówi, że się płaci także. 50 zł za kilo jelenia, no, a 5 zł na skupie. 5 zł, a dzika mówi 3 zł.
2,50 zł. To czyli tych dzików trzeba ustrzelić, żeby się opłacało, wiesz. A daj spokój. No mówi, że ostatnio szczelił, no to mówił dzika. No. Bo on ma, on, ten Piotrek, no, należy do tego koła, który ma Bławatków, Gnieździska, Panisławice, mhm, tam. Te rejony. A Piotrek, ten, mówię, Wojtek, jego syn, to należy tutaj. No, no to na wiosnę kontakt, powiedz mu na wiosnę, że może się tu ustawiać. No jasne, ja życie, bo jak go to zielone będzie, to się sarny będą, wiesz, mówi, chodziły, że, nie? Że jakby tu ambonkę ustawił, to jakby tutaj to dziki wychodzą, to ściecha jest taka, tylko strzelać z góry dla niej. Dziękuję, nie? No. Ale mówi, że tego, że po prostu tam też mają ambonkę na tym, na łowiance, wiesz? Mhm. No i tam odstrzeliły czterech, zastrzeliły ostatnio. No jest to na łowiance, wiem, widziałem. Dwa no. tygodnie temu. Widziałem na tym. Dwa tygodnie temu mówi. Na czym to się trzyma? Co? A, na kółku tam się trzyma. To... Trzyma się na kółku. No tak mówię, patrzę, mówię w powietrzu. Te łapki wymienimy na wiosnę. Mam łapki, mam w garażu, leżą także. I tego. No. I mówi, że po prostu jest bardzo dużo. Mówi, że tak jest dzików tutaj, że tylko szczelają. No to co zrobisz, no nic nie poradzisz, no takie już wiesz. Ludzie nie uprawiają pól wokół i zwierzyny coraz więcej, nie? Tak. No. Tak to roz tego, a tak to przychodzą. Mm. No ciekawe czy tego, czy przężyto będą atakować. Nie wiem, zobaczymy, nie? Zobaczymy chyba jak to nie będzie. No. Nie powinny, nie? U mnie to nie chodziły ma... sarny, widziałem, no to tam obryzały czubki. I dziki były tam na tym, tam u dzikowej, co mam to pole, no to... ale nie, tam dwa takie, wiesz, korytka były i nic więcej. Nie tam, że poryły fest, tylko tam, wiesz, takie kółeczko malutkie. I tyle, nie? A widać było z śladów od zwierzyny niesamowicie dużo. Mm. No to ci mówię, że jak ja siałem przężyto, to nie przychodziły w przężyto. No. Przężyto wchodziły, ale nie niszczyły. Mm-hmm. Wchodziły, bo one wchodzą i patrzą co jest. No, ścieżki robią sobie, nie? Tak. 125. 25. No. O, jedziemy z wujkiem Bogusiem na objazd, wujek Bogus sobie jedzie ciapkiem. No i kura, są ładnie, nie? Tą ścieżkę sobie zrobiłem, wiesz, technologiczną i... Ale będzie trzeba ten, tutaj pesz, tu gdzie są te ziemniaki i ten kawałek u ciebie, to będzie trzeba pesz zwalczyć, bo no. Powschodzi, no. Tutaj to nie ma, po tej stronie nie, po tej nie ma, bo wiesz, było zwalczane 2 lata temu. Zbij na czwórkę. O, tak jak jechaliśmy wcześniej, będzie trochę... O, trochę wolniej będzie i już. No. Co mówisz? Te u góry są polowe. No, to nie, to są, tak, te u góry są polowe, a te na dole są szosowe. A taka różnica jest między to? Nie mam pojęcia, taka konstrukcja jest i tyle. No. Tak to jest konstrukcyjnie zrobione właśnie. No, piątka jest za szybka, a czwórka jest za wolna. No właśnie, a znowu szóstka to jest ta na szosę, nie? Jeszcze no. Jest jeden wyżej. I to jest, i takim biegiem ja robię, wiesz, w polu, nie? No Ruski ma ten plus, że ma te biegi, nie? Że ma te szybsze te biegi niektóre. Tak, no i co? No i... Jeszcze się tylko za wysoko trochę siedzi, nie? Ale jest w miarę wygodnie, no. Kierownica jest wysoko, wspomaganie jest i siedzi fajnie. Jak w samochodzie. No, jedziemy objazd, zobaczymy jak te łąka. Zobacz, widziałeś jak się uprawiło? Zadowolony, że prawie jestem. Tak jak była ta łąka u gór to... No. Jedziemy z wojaszkiem, kończymy obchód. Zobaczyliśmy jak rośnie. Wujek Boguś się przejechał też. No. I tak to się prezentuje. Taki odcinek z wujkiem Bogusiem. Zrobiliśmy dzisiaj dzień zwykłego rolnika z wujkiem Bogusiem. Taki jesienny mocno. Bardziej już zimowy, podchodzi pod zimowy, bo już wszystko jest zrobione w polu, widzicie, rośnie sobie. Umyjemy za 2 tygodnie ciągnik, jeszcze schowamy i koniec. Będziemy live'y dla was robić. Live'y rolnicze. No. Wiecie tu na ścieżkę. Wiecie na pole. Bo ścieżka tu jest też zrobiona, nie? No. 2 liście ma. Przężyto ma 2 liście, widzicie. Nie rozkrzywiło się za bardzo, ale... Mam nadzieję, że przezimuje znacznie. Jak nie, to będziemy martwić się na wiosnę. No i kończymy odcinek. Przecież mi się bateria kończy. Mam nadzieję, że wam się podoba taki luźny odcineczek w niedzielę.
do niedzielnego rosołu. Widzicie, już sezon się skończył, bardzo nie ma co robić i tak to wygląda. To co, my kończymy. Ja kończę, żegnam się z wami, następny odcinek. Następny odcinek może nagramy razem wspólnie ze Stachem. Coś jak będziemy działać, coś z humorem, także co, jak się film podoba, to łapka i subik oczywiście. No i co, widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczyska. Na razie.